Wypadek w ełckiej gazowni. Poszkodowany jest pracownik, który miał styczność z cieczą chłodzącą zbiorniki z gazem po tym, jak ten wyciekł. Na miejsce przyjechały policja, straż pożarna oraz pogotowie. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń, które miały miejsce w Ełku 10 października. Na czym polegała ta symulacja? Dochodzi do wycieku gazu na stacji regazyfikacji. Po uruchomieniu się alarmu do pierwszych prób usunięcia wycieku przystępują pracownicy gazowni. Jeden z pracowników zostaje poparzony w wyniku kontaktu ciała z bardzo niską temperaturą. Na miejsce Straż Pożarna dysponuje zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z naszej Ełckiej Komendy i przystępujemy do działań. Jak dodaje Marek Hojnowski, starosta powiatu ełckiego, takie ćwiczenia to część większej całości i są niezbędne, by prawidłowo działać w razie realnych zagrożeń. Jest to jeden z elementów pewnej całości, która się dzieje teraz, no, można powiedzieć, w całej Polsce, ale szczególnie w naszym województwie, no i w Ełku. Takie działania są prowadzone, żeby być przygotowany na każdą ewentualność. To jest nie pierwszy raz, już takie ćwiczenia są przeprowadzane i tutaj no, musimy się, że tak powiem, wykazać pełną gotowością do działań w takim czasie. Wśród obserwatorów ćwiczeń w ełckiej rozprężalni gazu byli m.in. amerykańscy żołnierze.